Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem króciutko opowiedzieć o dręczeniach złego ducha, czyli podać po prostu taki przykład, kiedy my jesteśmy dręczeni przez złego ducha błahostkami jakimiś i jest to nam jakby podsuwane jako grzech, czyli że zrobiliśmy coś wielkiego, coś po prostu przeciw Bogu popełniliśmy, czyli jakiś grzech, czyli jakaś błahostka, która tak naprawdę nie jest grzechem, zostaje nam po prostu wciśnięta, że tak powiem, i jesteśmy nawet nią oskarżeni i to, że jako, jest jako grzech. Także tak działa zły duch po prostu. Jeżeli człowiek by tak naprawdę zgrzeszył, to zły duch mu nigdy nie podsunie takiej myśli, ani też go nie będzie naciskał, że to jest grzech, ponieważ wie wtedy, żeby poszedł do konfesjonału, do spowiedzi i by się oczyścił z tego, nie? Czyli takie logiczne rozumowanie tylko będzie go pchał w dalsze grzechy. Także tu chciałem o tym powiedzieć i wyraźnie jest to rodzaj po prostu dręczenia błahostkami, rzeczami niepotrzebnymi i tak się to nazywa. Natomiast jeżeli my naprawdę zgrzeszymy, to wtedy Bóg przychodzi do nas z pełną taką delikatnością i taką łagodnością. I tutaj będąc na rekolekcjach w sobotę w Konkordii, które prowadził John Bashobora, jakby znalazłem potwierdzenie tego, co mówię teraz. I teraz pragnę jego słowa przeczytać dokładnie z tych rekolekcji. Także Duch Święty pomaga nam. Zły Duch nas oskarża. Duch Święty nas przekonuje o grzechu, ale wyjaśnia nam. Mówi, rozumiem Cię. Chcę ustalić prawdę w Twoim życiu. Bóg jest delikatny i nas nie oskarża. Nie? Czyli to jest najważniejsze, że Bóg nas nie oskarża. Czyli musimy to starać się rozeznać. Przekonuje nas i mówi, mylisz się, chcę Cię zmienić. I to są słowa ojca Bashobory. Także tym chciałem się dzisiaj podzielić. Dziękuję i pozdrawiam.